Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Czy chciałbym coś udowodnić? Przede wszystkim na pewno w moim akurat przypadku, kiedy 3 miesiące byłem bez gry w Ekstraklasie, wiadomo z jakich przyczyn. No na pewno, no, troszkę się tęsknię za tymi meczami, żeby po prostu przyjść, zagrać, wyjść, poczuć tą adrenalinę i no, po to ciężko trenujemy, żeby grać po prostu najlepiej jak potrafimy i przede wszystkim te, nie wiem, odwdzięczyć się po prostu ludziom, którzy obdarzyli mnie w tym momencie zaufaniem, bo ktoś wyciągnął do mnie rękę, no w moim wypadku mogę tylko odwdzięczyć się na boisku. Przede wszystkim przychodząc do Śląska Wrocław, znałem tutaj szkielet tego zespołu tak naprawdę. Z wieloma zawodnikami miałem do czynienia, czy na boisku, czy gdzieś na zgrupowaniach, czy prywatnie gdzieś się tam znaliśmy. Także było na pewno łatwiej co do mentora. No wiadomo, moje doświadczenie, które nabyłem przez cały okres gry w piłkę, może tylko pomóc tym młodym chłopakom. Nie mam z tym problemu. Sam przecież uczyłem się od bardzo dobrych zawodników. Jeżeli ta młodzież będzie słuchała to, co chcemy im przekazać, to na pewno wyciągną z tego dużo, a to tylko i wyłącznie jest w ich głowach, co oni z tym zrobią, a w naszym wypadku my tylko możemy pomóc. Wiadomo, to jest młodzież dzisiaj, to jest przyszłość tutaj Śląska. Będzie trzeba inwestować w tą młodzież, no bo my tylko tym doświadczeniem możemy im pokazać i pomóż, a tylko i wyłącznie w ich nogach i głowach, co oni po prostu z tego wyciągną. No muszę przyznać, że pierwszy raz miałem spotkanie w hotelu, w pierwszy dzień, w którym przyjechałem do Wrocławia. Spotkaliśmy się akurat w restauracji, w hotelu. Byłem bardzo zaskoczony pozytywnie relacją tutaj trenera w stosunku do mojej osoby. Trochę informacji sięgnąłem również tam z innych źródeł, znajomych, którzy w samych superlatywach gdzieś tam wypowiadali się na temat trenera. Miałem okazję z nim porozmawiać. Rzeczywiście teraz przez okres pracy tutaj na zgrupowaniu naprawdę darzymy go dużym szacunkiem, ale przede wszystkim ma wiedzę i myślę, że tą wiedzę musimy jak najwięcej po prostu wyciągnąć, bo musimy to później przelać na boisko. W Chinach zupełnie inaczej rusza liga, tam bodajże początkiem marca startuje, kończy się końcem listopada, początkiem listopada chyba. Jest przerwa gdzieś 2-3 miesięczna, więc tam jest trochę większy czas na przygotowanie. Lata się, nie wiem, na dłuższe zgrupowania, przynajmniej dwumiesięczne, także zupełnie inny cykl. Inna praca i inny styl gry, no bo tam bazuje się bardzo na motoryce, ale te przygotowania rzeczywiście są dużo, dużo dłuższe. Jeżeli nie można trenować na boisku, bo jest boisko zalane, nie ma decyzji, że możemy wejść na te boiska, są zablokowane, nie jesteśmy w stanie przeskoczyć pewnych rzeczy, no, organizacyjnych i natomiast trenerzy, sztab szkoleniowy mają zawsze punkty wyjścia, tam drugi i zawsze te treningi się odbywają. To nie jest tak, że my piłkarze lecimy sobie na obóz do Turcji i leżymy, nic nie robimy. Nie, wtedy wdrążamy plan B i pracuje się, nie wiem, nad siłą na siłowni, czy wybiera się jakąś, nie wiem, inną jednostkę treningową. Przychodząc tutaj do Śląska, chciałem przede wszystkim pomóc temu zespołowi. Wiedziałem, w jakiej sytuacji jesteśmy. Nie boję się podejmować ryzyka i tutaj będę chciał oddać wszystko to, co mam najlepsze. No wiadomo, że tylko boisko mnie zweryfikuje, nas zweryfikuje. Tu chodzi o to, żebyśmy jako drużyna funkcjonowali, bo tylko jako drużyna możemy naprawdę osiągnąć dużo. I tylko jako drużyna każdy z nas poszczególnie może gdzieś tam wybijać się pojedynczo. Jeżeli będziemy dobrze grać, będą ludzie nas odbierać przez pryzmat wyniku, czyli
każdy z nas może gdzieś tam więcej zyskać. Natomiast wiadomo, jak będziemy przegrywać, to będziemy wszyscy po prostu i tu już nie będzie, czy ktoś jest liderem, czy nie, tylko wszyscy będziemy wrzuceni do jednej kupy i traktowani wiadomo w jaki sposób.